Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania krótkiego komentarza do opublikowanych wyników grupy PGE za 9 miesięcy 2016 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA w tym okresie wyniósł blisko 4 800 milionów złotych. Największy udział miał wynik segmentu energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 400 milionów złotych. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres wynikiem blisko 1 700 milionów złotych. Segment obrotu wypracował w tym czasie ponad 300 milionów złotych, a segment energetyki odnawialnej nieco ponad 250 milionów złotych. Podsumowując naszą działalność operacyjną w okresie 3 kwartałów 2016 roku, należy wskazać na wolumen produkcji netto, który wyniósł ponad 39 TWh i był o 6% niższy niż rok temu. Na obniżenie wolumenu wpłynął przede wszystkim harmonogram remontów w elektrowni Bełchatów. Warto jednak podkreślić, że ostatnie modernizowane bloki zostały już przekazane do eksploatacji i w trzecim kwartale elektrownia Bełchatów pracowała już na pełnych obrotach. Efektem tego są osiągnięte w tym czasie najwyższe od początku tego roku wolumeny produkcji. W przypadku dystrybucji energii elektrycznej wolumen wyniósł ponad 25 TWh i był o 3% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wolumen sprzedaży detalicznej wyniósł blisko 32 TWh i był o 10% wyższy niż rok temu w wyniku zakontraktowania dodatkowego wolumenu w segmencie klientów korporacyjnych. Przejdźmy teraz do realizowanego programu inwestycyjnego. Prace na budowie nowych bloków w elektrowni Opole, flagowej inwestycji grupy PGE, przebiegają zgodnie z harmonogramem, a także budżetem. Zaawansowanie projektu przekroczyło już 60%. Ukończone zostały najważniejsze obiekty budowlane, a na początku października na plac budowy dostarczono pierwszy z trzech elementów transformatora dla bloku numer 5. W przypadku drugiego strategicznego projektu grupy PGE, budowy bloku w Turowie, zaawansowanie prac w obszarze budowlanym przekroczyło 9%. Trwają prace fundamentowe pod najważniejsze obiekty inwestycji. Równolegle w polskich i zagranicznych fabrykach trwa produkcja urządzeń bloku, a nasi inspektorzy biorą udział w najważniejszych testach i odbiorach jakościowych produkowanych podzespołów. Kolejny obiekt, czyli blok gazowo-parowy w Gorzowie, wszedł w fazę rozruchu regulacyjnego. Zakończono synchronizację bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, a obecnie prowadzone są ostatnie prace budowlane. Przekazanie bloku do eksploatacji przewidziane zostało na połowę grudnia bieżącego roku. Więcej informacji znajdą Państwo w naszym raporcie okresowym, do lektury którego gorąco Państwa zachęcam. Zapraszam również do zapoznania się z naszą prezentacją wynikową oraz do kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich PGE. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.